będę płacić podatki za już, no to może sobie popytać, czy chcesz taką książeczkę na mowy okres, czy nie. I już będziesz miał. Witam bardzo serdecznie członków komisji gości zaproszeni. Pana wójta, pani przewodnicząca, pan sekretarz, pan dalej, opiekunkę radnego. Ale to jest posiedzenie komisji rewizyjnej. Otwieram. Pierwszy to temat dzisiejszego posiedzenia to jest analiza skargi wniosku na działalność administracji Rady Gminy w Radwanicach. Plan pracy na 2016 i niedokończony punkt poprzedniej komisji, podziału komisji, czyli zakończenie kontroli remontu przedszkola. Czyli kontrolę proszę o przygotowanie. Dziękuję bardzo. To może skończymy punkt poprzedniej komisji. Dostaliśmy notatkę z wyboru i podpisana jest tylko przez inspektor do spraw inwestycji Marii Wojciech, jest pracownik dyrektor gminy. Pani dyrektor, czy pan wójt to widział, czytał? Notatkę z wyboru? No, muszę zobaczyć. Proszę bardzo. Tutaj tak, proszę nie denerwować się, to nie, ja się
zaproponować, jak to powinno wyglądać. To na przyszłość zrobimy coś takiego. Nie, nie. Komisja nie będzie mówiła, jak ma być wykonana, tylko my będziemy czytać, bo to coś napisane. Jeśli było odprowadzane 12 metrów sześciennych ścieków, no to nie poszło nic na budowę. Nie, ale tutaj chyba pan sekretarz też ma rację, bo faktycznie, jeżeli nawet podlewając grudę w okresie nie mamy podlicznika wyprowadzonego na zewnątrz, to nieważne co tam wodą zrobiliśmy, to ścieki musimy tak opłacać. No więc właśnie i szkoła za to została obciążona. Za tą ilość wody i kanalizacją tą samą kwotą, dlatego tu żeśmy to ujmowali. I tutaj nie, nawet jak to zostało zużyte na woda do nie wiem, cementu czy tamtegokolwiek, to w ślad za tym poszła cena za odbiór ścieków. Tak, no, tam nie było potyczności. No, tak, tak. Jak są te zleje, tutaj jak pan powiedział, podlewa kwiatki, to automatycznie płaci te ścieki. Tak, chyba, że mam chyba podlicznik. Ja tak jak to bym założyłam podlicznik, dlatego żeby nie płacić. I to tak wygląda, nie? No to jak jest 12 metrów użytej wody, 12 metrów ścieków, tak, tak, to tak, to żyje. A tutaj, a kuchnia zapleczu trochę nie działało w tym, że był remont, czy nie? Chyba działało tak, jakiś część działało chyba, nie? A już teraz nie pamiętam. Później to zrobić w pani dyrektor. Nie, no myślę, że tu ważne jest to, że dyrektor właśnie wyprzedł przez te wzrosty. Bo wiem, że tam ten zakres pracy, nie wiem jakie tam prace dodatkowe zostały zrobione w zamian za użyczenie tej wody, nie? Ale wiem, że zostały zrobione, bo o tym było mówione w czasie trwania prac, nie? Że tam pani dyrektor zrobił to, czy tam mieli coś tam pomalować. Są wpisane te punkty, tylko później ciężko znaleźć odbiory końcowe, bo jakby to był zaznaczony, to jest napisane, jak do tej umowy, no mam nadzieję, że to jest zrobione. Nie kwestionuję, tylko kwestionuję te nazewnictwo. No to pomyłki. Metr sześcienny, to nie pomyłki. Przy kontroli to jest pomyłka. No jak trzy osoby, cztery czytają. I to kilowata, metr sześcienny na kilowata. Ale każdy by przeczytał. To wiadomo, że to jest tylko jedną z kamiary i pomyłka, ale chodzi tutaj... Kontrakt. Istotna jest to, że kontrolujący to już czyta tak dogłębnie. Tak. A my to jakby już lecimy... Proszę na przyszłość, sekretarz przedstawia pismo do kontroli, to nie przeczyta. Lepiej muszę poprawić wcześniej, później ktoś ma pokazywać, że takie są błędy, bo ja tego tak nie można poprzeć. Tak, panie przewodniczący, tylko że jak ja już to przeczytałem, to nie mogę poprawić już po podpisach. Tak. Dobrze było, żeby to poprawić i uzupełnić podpisu wykonawcy, bo to jest takie bez wykonawcy, nie? Wraca jeszcze powiesz, jeszcze więcej zrobi. Dobrze, można napisać. I wracamy do tych 81 tysięcy, których nie znalazłem i stwierdzą, że ciężko komukolwiek by to było i zresztą to myślę, że nie jest rola komisji rewizyjnej. Jeśli są pieniądze podane, to ktoś urzędników gminy albo myślę o panu wójcie, że musi nam pokazać, w którym miejscu jest to różnica w obmiarze, a w podstawowej umowie. Ja poświęciłem trochę czasu, ale ja nie jestem tak biegły i my jako komisja, jeśli jest różnica 81 tysięcy na to w załącznikach robót koniecznych jest, że w obmiarze, no to trzeba gdzieś podać, że strona to było tyle, jest tyle. Bo w innym przypadku nie wiem, czy to zostało ujęte. I ja bym teraz zapytał pana wójta czy urzędnika, który żeby mi wskazał, bo tak będziemy robić na przyszłość, ja nie będę szukał po całych odbiorach, tylko jeśli są dodatkowe pieniądze i w protokole konieczności pisze, że będzie to uwzględnione w obmiarze końcowym, to trzeba pokazać gdzie. Gdzie zostało ujęte, tak? Gdzie zostało ujęte. No bo ktoś ze źródłem ktoś kontroluje? Nie, no oczywiście, że kontroluje. No to trzeba. No tylko tak, no to... Ale ktoś podpisał, że będzie to zrobione. I zrobimy za wymianę, tak jest, bo to jest taka prosta rzecz. Miała być deski do odzysku, deski do odzysku nie ma, jest kupione nowa OSB. No to wiadomo, ile tych metrów było i wystarczyło tylko wymiarem zaznaczyć. To jest OSB, konieczność, nie? I w ten czas
nie będzie żadnych problemów. Nie no, no a to właśnie po to komisja dostaje pełną dokumentację, żeby poświęciła czas i to znalazła. Jak ja teraz mam jeszcze dodatkowo urzędnika do tego wyznaczać, żeby wskazywał komisji wszystko po kolei, no to ja nie mam tutaj takich pracowników. Ale ten, którzy też poświęcał czas komisji. Ktoś odebrał? No to jest, to jest odebrane. To odebrane, jak on sprawdzał, jak sprawdził za... Ale czy mamy inspektora sądu też? To mówię na to sami, bo jeśli on sprawdzał, protokół konieczności numer 2. Muszą sprawdzić? Nie, no pewnie, że musiał. No tak, musiał sprawdzić, no to tą książkę przeczytał, bo to nie ma napisze, strona 5, werset 3. Wszystko. No to słuchajcie, no to teraz... No to, no to, no to nie, nie. To, to weźmiecie sobie inspektora nadzoru i niech pan to wskaże. Ja nie będę pytał. Ja nie będę wskazywał urzędnika do takiej dodatkowej pracy, bo ja nie mam tych urzędników. To proszę bardzo, ja tutaj jest moje... Że moi urzędnicy mają tyle zadań, jak ja mam... Ale gdzie, pan, to, do, gdzie te, te kwota? Jak pan jeszcze może tłumaczyć przed terenem, to ja się na to nie zgadzam, bo to jest... Przecież to jest... Ten przedmiot, przepraszam, ten kosztorys wykonawczy to jest kilkadziesiąt stron. A są kosztorysy, gdzie mają kilkaset i będą takie inwestycje, no to jak ja mam panu tłumaczyć kosztorys wykonawczy, którego pan nie rozumie, no to ja nie mam na to urzędnika. Ja rozumiem, tylko ja nie znalazłem załączniku numer 2. Jak pan nie znalazł, to pan pisze bez uwag. Nie znalazłem tej USB, że jest różnica między... Czy ja sobie nie pan nie znalazł? A jest? Myślę, że jest. A myślę, że jest. Myślę, że nie będę... Ale urzędnik sprawdza, tak? Ja nie będę... Ale urzędnik sprawdza, to czy? No, jest... no oczywiście. Nie. Inspektora nadzoru sprawdza. To czy inspektor nadzoru sprawdza? Mam inspektora nadzoru. No to inspektor nadzoru wyrywa 6 tysięcy. Tak? Jest podpisany? Jest? No to, ale co było powiedzieć, jak na nadzoru? No to nie, niech pan wezwie, jak pan chce, to byłem niezbędny inwestycje, proszę wezwać inspektora nadzoru, żeby on to panu wskazał. Tak, tak, oczywiście. Tak, to wezwiemy na tę komisję, wniosek formalny. Jeśli tak, proszę bardzo. Ten, który odebrał, żeby wskazał te wszystkie punkty, które są tutaj bezkwotowe, żeby znalazł je w kosztorysie. Wszystkie się różnice. Jak mamy kosztorys wykonawczy? Niekoniecznie. Ale panie przewodniczący, no, do czego dążymy? Skoro my ogłaszamy zamówienie publiczne, które ma być rozliczone nie ryczałtowo, tylko kosztorysem wykonawczym, czyli wszystkie zmiany, które są na etapie realizacji inwestycji, są wpisywane w kosztorysie powykonawczym. Po to się konieczności, żeby jak gdyby uwzględnić te wszystkie zmiany wynikające z protokołu konieczności w kosztorysie powykonawczym. Bo są tam roboty też i zaniechane pewne roboty dodatkowe i tutaj no, mamy od tego ludzi, no, nazwijmy to tak, bo inspektor nadzoru bierze za to pieniądze. Tak? A my jako komisja telewizyjna sprawdzamy, czy on wywiązał się z zadaniem, za które wziął pieniądze? Nie, no skoda, oczywiście, że tak. Jako komisja telewizyjna. Tylko, że otrzymaliście Państwo zgodnie z tym, co wnioskował Pan Przewodniczący, kosztorys wykonawczy i to zostało przekazane. No i teraz, no... Tylko żebym protokół konieczności numer 2. Ja znalazł to, że to USB napisane, że jest to do tego załącznika numer 2. Proszę, przybicie do wola wstępowych wymianek pół do USB w długości 22 mm. Jaka jest różnica? Nie może być tak, że... Ale różnica? Że pan dostał... Różnica desek? Wymiana belek stópowych. Jaka różnica desek? 44,55 m2. Pan dostaje kopię dokumentu. Przychodzi pan na rewizyjny, mówi pan, że nie może tego znaleźć. Ja to biorę w ciągu 30 sekund i to widzę, tak? I oczekuje pan, że ja jeszcze mam ten inspektora nadzoru i urzędnika i tak dalej, bo pan nie może znaleźć tego, co jest. Jest w protokole napisane, że jest rozliczeniem kosztorysem powykonawczym, więc tego się trzymamy. W kosztorysie jest wszystko. Roboty zaniechane, których nie ma i te, które są dodatkowe. Bardzo proszę, wziąć to stwierdza do domu i przejrzeć dokładnie. Ja nie będę przeglądał. Więc jak nie będzie przeglądał, to ja też nie będę próbował dodatkowych ludzi, żeby pan wskazywali, gdzie to jest napisane. Tak się możemy mówić. Trzy wnioski, trzy protokoły są bezkotowe. Takie się wysiada.
Przemy czas mój, przemy czas urzędników i ci ludzi, którzy robią tą inwestycję, tak? Teraz przyszedłbym przy kontrolach, będę chciał od razu, jeśli są takie punkty, bo w jednym punkcie można było napisać kwotę całą i tak jak pan wójt na to przeczytał, to można to wiadomo było, to trzeba było pisać, na to faktycznie, bo było mierzone, budynek był mierzony. W jednym protokole konieczności. Ale panie przewodniczący, w protokole konieczności ja panu nie wpiszę metrów kwadratowych, tak? Tylko jest wpisane, że zastosowano, że zamiast desek jest, jest płyta OSB. Po to się robi, po to się zostało kosztorys powykonawczy, ten kosztorys robi się na samym końcu budowy. Mierzy się metry i tak dalej, i tak dalej. Z protokołu konieczności nie ma dokładnego obmiaru, bo po to właśnie jest kosztorys. My byśmy się nie znamy ryczałtowo, bo jakbyśmy się ryczali ryczałtowo, to by nie było znaczenia, czy tych metrów jest 44 czy 100, bo wykonawca musiałby to zrobić, ale wiadomo wtedy, że cena przetargu jest znacznie wyższa niż ta po kosztorysie powykonawczym. No właśnie po to robimy to kosztorys powykonawczy. I one i tam na 100% jest, przecież my też każdej pozycji dokładnie nie analizujemy, bo po to wybieramy tylko to nadzoru takich większych rzeczy. To jest nadzoru. Tak. No ale to jest. Przecież takie materiały, jak dostaje komisja rewizyjna, to no, żadnymi innymi nie dysponujemy. To tak szczegółowe, tylko trzeba poświęcić czas i tego szukać, no, ale też nie może być tak, że mówimy, że szukamy, ale mamy to trochę bardziej pisać, co my chcemy i będzie kierował może nadzoru. Nie. Wtedy na określony czas się umówi inspektora nadzoru i mu się zreferuje te wnioski, które załóżmy będą do danej inwestycji i wtedy on przedstawi i po prostu zaznaczy w kosztorysie wykonawczym już te elementy z protokołów konieczności, bo o to panu przewodniczącemu chodzi, żeby te elementy bezkwotowe były pokazane w tym, ale tutaj skoro pan nie ma kwot, to i tak my będą tylko zapisy bo z protokołu konieczności, że zamiast tego jest co inne. Na etapie protokołu konieczności są takie prace, że wyliczałem się z kosztorysem powykonawczym. My wiemy, że to jest słuszne, tak? No bo jak na przykład tej piwnicy chcemy obniżyć 20%, szacujemy, że to będzie, to nas wyniesie 20 tysięcy złotych, około 20 tysięcy złotych. Jest wstępna akceptacja, robimy protokół konieczności. Na tej podstawie sporządzony jest kosztorys, tak. A dopiero na samym końcu jest kosztorys powykonawczy. Tak? No bo kosztorys jest zrobiony na podstawie opiniowania wstępnego. Tak. Wyszło 100 metrów, mamy 20 tysięcy. Kosztorys powykonawczym wychodzi metrów. Ale ten przykład to był jakby poza 50 i nie tak było w projekcie, to jest dodatkowe roboty. Roboty dodatkowe, które tutaj są, ja to nie kwestionowałem, bo poprawienie gruntowej z piwnicy, bo nie było ujęte w ogóle. Zostało w innym punkcie. To jest w punkcie roboty uzupełniające. To jest całkiem dodatkowe poza przetargi było robione i to nie wchodzi jakby w cenę rozliczenia wykonawcy remontu. To się zgadza. Jak jest coś wychodzi poza projektem, to się zgadza. No jest potrzeba przy okazji zrobić to, a to, żeby było lepiej. Ja pokazuję dwie kwoty. To się pokazuje kwoty i to jest ona całkiem w innym oddzielnym. To jest akceptowane i to widać jest. Nie? Na to są papiery w innej testce. Nie, no, jest uwaga taka, że są dodatkowe roboty napisane z rzeczem końcowym, żeby ja już i tak sprawdza, i tak sprawdza. Żeby policzył i podał tą kwotę, że się kwota zgadza. Nie? Więc różnica między tym a tym, no bo to co zostało w tym Przewodniczącemu chodzi o to, żeby jeżeli mamy kosztorys ten protokół konieczności bez kwoty, żeby po wykonaniu kosztorysu powykonawczego wpisać kwotę do tego uzupełnić go, znaczy nie uzupełnić go, tylko żeby przewodniczący widział, jakie rzeczywiście były koszty tej konieczności, nazwijmy to. No tak,
pan tu przeszło. Nie, no, to już protokoły zmiany już. Nie, 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 nie. Tylko tutaj zaznaczyć, że tyle wynika z orzeczenia. To możemy robić na takiej zasadzie takiego zestawienia, jak przygotowujemy tutaj. Tak, nie? Tak, a to zestawienie zostało, to się nie znalazło. Czy różnica, bo jak podliczyłem, bo kwota dodatkowa jest na 125 tysięcy. Prace konieczne. Konieczne to jest tak. Prace protokół konieczności. Jest 125 tysięcy. Mamy tylko w tych obmiarach tylko 44. Znaczy tam kwoty były na 44 podane. Tak. A nasz nie jest podane. I o to chodzi. Nie, nie, bo tak mówimy. We wszystkich protokołach wszystkie prace nie będą wycenione. One mogą być szacunkowo podane, tak? Ale nie będą wycenione, bo wycena dopiero jest po procesie po wykonawczym. I tak jest korzystny dla naszego budżetu, dla gminy, bo jest po prostu tanie, nie? No bo gdybyśmy określili sobie cenę zryczałtowaną za ten budynek na podstawie projektu, to być może, no, myślę, że ona była znacznie wyższa. Znacznie wyższa, bo wykonawca z góry sobie zakłada, że błędy są na poziomie tam 20-30% i automatycznie daje taką wyższą cenę. A po wykonawcy wychodzi nam po prostu, płacimy stricte za to, co zostało zrobione. Można by było taką uwagę właśnie wpisać, że przy rozliczeniu, do rozliczeń kolejnych inwestycji w protokołach, do protokołów, które nie zawierają kwot, dołączać jeszcze wyliczenie wynikające z kosztorysu po wykonawcy. Tak, ja to jest... Do tego protokołu. Bardzo bym prosił, że tu nie ma jeszcze. Dodatkowo dołączyć. Po wykonaniu kwoty. No musiało być bardziej takie szczegółowe. Bo ale pamiętajcie, my moglibyśmy podłączyć pod ten protokół konieczności ten protokół, znaczy ten kosztorys wstępny, ale on by się różnił od tego. I to mogłoby rozbieżać. Bo my musimy wiedzieć, panie przewodniczący, na jaką kwotę ta konieczność, ile nas skasuje później, prawda? I on nam robi kosztorys wstępny, my robimy protokół konieczności, ale zapisujemy, że to będzie ujęte w kosztorysie po wykonawczym. To tak ładnie wygląda w teorii, nie? Ale tak, chodzi o to, że kosztorys wykonawczy, jakby zrobiony, to jest zbiór całości. Tak. I tam wyminusowane są roboty zaniechane, a dodane roboty dodatkowe, czy też uzupełniające, nie? I teraz wyciągnąć te poszczególne elementy z całego kosztorysu, to jest... I to jest praca, nie? Ale no to każdy, no jest 81 tysięcy i nie ma, no trzeba szukać teraz to, co nie zrobiono, a co zrobiono dodatkowo. No tak, nie tak. Z takiego kosztorysu, to żeby to komuś dać, to nikt tego zadania nie zrobi. Tak, nie? To są dodatkowe nas pieniądze, nie? Ale, no, to odbiera te. On musi odebrać te 89 tysięcy, muszę odebrać. Nie, nie chodzi o to. Wiadomo, że wydatki są celowe i zapłacone za to, co zostało zrobione, tak? No to tu jesteśmy zgodni. Tak. Tylko, żeby teraz kosztorysu wykonawczego całościowego wyciągnąć poszczególne elementy, dopasować do protokołu konieczności, to ja muszę za to zapłacić, bo inspektor w ramach cen tego nie zrobi. Kto do Boga służby sprawdził, ile kwoty zostały roboty zaniechane, ale jeszcze dodatkowe. Te barierki wzrostu nie sprawdzić, nie? Kto prowadzi inwestycje, tak? Jest robiony kosztorys, tak? Wstępny, jak powiedziałem. Wstępny, no to... Wstępny, do tego protokołu konieczny. Wstępny są zawsze. Tak, ale jest suma końcowa i gdzieś to macie przyjąć. To nie wstępny, no. Chociaż szacunkowy, to mniej więcej wiem, mamy. No, ale to ale 81 tysięcy nie ma podstawy. Tylko jak my damy wam wstępne, to zawsze będzie niejasność, bo one się różnią po wykonawczym. Niewiele się różnią, oczywiście, że niewiele, no bo to jest tak, jak ktoś się gdzieś tam pomyli przy malowaniu ścianą 5 metrów czy 10 metrów, to nie będzie jakaś tam duża różnica, ale będzie i to będzie znowu niezgodność. To jak to wygląda? To inspektor nadzoru sprawdza, czy te roboty zostały wykonane? A tak, inspektor i urzędnik, który prowadzi inwestycje. To ten nasz urzędnik chodzi o to, żeby tam wskazał. Jeżeli on to sprawdzał, że zostały na przykład
tyle i tyle na 20 tysięcy roboty zaniechane, to wiecie, gdzie to się znajduje. Ale z tym zostawieniem przecież. To dostaliście całe zestawienie i tam jest napisane spotkanie. Ale zaraz tu jest o to, że jeżeli już nasz urzędnik to wie, no to mógłby to gdzieś... No nie, no to pokażę to zestawienie, które została komisja rewizyjna, tak? Proszę bardzo. Proszę, montaż instalacji 8 tysięcy. Nie, to w ogóle to trzeba włączyć, to jest poza... Nie, no okej, ale tak samo jest, jest było takie szybkowe zestawienie. Chodzi o to, bo to są uzupełniające. One są rozpisane okej, okay, tak? To jest poza konkursem, który był na remont. A chodzi o to, żeby jeszcze rozpisać te prace, bo 125 tysięcy. Kwota przetargu była tam 950 tysięcy, tak? Żeby rozpisać te 120 tysięcy. Tak. Tak? Tak. Nie, no okej, no to trzeba. Tak, 125, tak. Dobrze, no to nie ma. Bo do protokołów szczegółowo to... Nie, my nie żądamy protokołów. To my się zaczerpiemy się pytanie, bo to będzie za dużo pracy. A takie zestawienie to Marek prowadzi na bieżąco. Tak, chodzi tylko o te dodatkowe roboty. Nie, to jest. My też przecież mamy takie zestawienie przy ulicy, przy Lipinie, nie? No bo jakby były te napisane w całym zestawieniu, że załącz numer 6 po wykonawcze było 20, w piątce było, chociaż na początku nie było, ale końcowe jest 20, tu 5, tu 10. Kwota jest tam, no to już doszliśmy do porozumienia, tak? Ja. Chodzi o to, że kwota zwiększa z przetargu, tak. Żeby te roboty były różne, żeby sam te roboty zupełnie tak jest. Tak, to teraz przygniesie sekretarz, bo robimy takie zestawienie na podstawie, już wstępne na podstawie kanalizacji Lipin, więc okej, dobrze. No jak to zestawienie gdzie załącznik, tak? Ja sobie pisałem, jak tu napisał, że ten załącznik jest, tak, ta kwota, ta kwota, ta kwota, wszystko. No dobrze, okej, nie ma tam. Bo tak to jest dziś zrobione, ale to tak już niektórzy jednostki, które mają co stworzyć do tego, tylko to nie mają czasu. No, w tej chwili mamy przebudowa ulicy Rolnej na granicy. I mamy to. Kosztorysy powykonawcze już mamy na to. Roboty dodatkowe mamy takie. Roboty zaniechane mamy takie. I rozumiem, że takiej wersji by panu... No bo przetarg kosztował, w przetargu wychodziło milion, tak? Kosztorys ofert, tak. Milion 100. I teraz jak będzie 1 300 000, no to, to ta różnica, gdzieś tak te 300 trzeba jakoś pokazać. Tak. I papierowo, żeby jeden, drugi, trzeci podpisuje i wszystko. Dobrze, to do takiej każdej inwestycji takie będzie, bo my zawsze doprowadzimy, nie? No, no i tutaj masz roboty dodatkowe, roboty zaniechane, na jaką kwotę są to jedno drugie się zminusuje i wtedy kosztorys się po wykonawczym wyjdzie. No bo jak do tego dojdzie, że jeszcze masz na przykład roboty dodatkowe i będzie 5 protokołów koniecznych, to każdy powinien mieć wartość. Tak, oczywiście. No i właśnie tego nie ma, tylko tyle. No to dobrze. Każdy protokół miał jakąś wartość protokołu. Pisze tam taką uwagę, że po prostu, żeby... To będzie takie przychodzenie. Kwota, żeby kwota wyższa, wynikająca z różnica między przetargiem a powykonawczym, żeby była rozpisana, udokumentowana. No i tam uwaga będzie, że było kilka niedociągnięć do projektowania. Zwracam uwagę, żeby zwracać szczególną uwagę na... Sprawdzamy teraz ten projekt na GOPS, nie? Mówię na to, że to wcześniej sprawdził niż odbierzemy, nie? Projekt. Bo później jak już odbierzemy, zapłacimy, a później sprawdzamy, to jest dodane. To jest tak już. Nie, ale to my teraz chcemy uniknąć teraz, co ewentualnie tam, że jak będziemy ogłaszać przetarg, żeby znowu dobrze miało, żeby pisać, poprawić, jeśli będą jakieś uwagi. Nie? Ale sam projekt, jak jest zrobiony projekt niezapłacony, czy nie możemy go zweryfikować? Mamy nadzór inwestorski, jakby wpisany w umowę, więc... Wcześniej? Przed to nie wiem. My jak podpisujemy umowę na przygotowanie projektu, to zawsze wpisujemy nadzór inwestorski, a teraz w ogóle to zmieniliśmy, bo cenę uzależniamy, takie niedużo, ale tam 5%,
5% jakby zapłaty za projekt będzie dopiero po skończonej... Nie płacimy całości? Tak, w skończonej inwestycji. Także też będąc na projektantach, no, że mają jakieś... Dokładność. Tak, dokładnie, żeby... No troszkę gdzieś tam pieniążki ucieka, no. Nie dużo, ale troszkę. A wpisuję też na inwestorów w trakcie prowadzenia inwestycji, nie? To żeby oni poprawiali na bieżąco, jak my w trakcie inwestycji i znajdziemy jakieś bugla, to po prostu zwracamy się do projektanta i robi to w ramach tej ceny, którą przetargowi tej, nie? Na początku, którą zgłosił, za którą miał zapłacony, nie? Żeby tego, no żeby jak nie było błędu, o to chodzi. Nie? To zamykamy kontrolę remontu przy szkole. Mówimy na jeden dzisiejszy posiedzenia. Stawi wnioski i otrzymałem informację, że mówię, że od 2 stycznia 2005 do 10 grudnia 2006 roku nie. Senatora wpisał jeszcze skarg wniosków do funkcjonowania organu wyrywawczego i jego jednostek, funkcjonowania organu stanowiącego. Czy nie było ani skarg na to? Tak. A czy były przeprowadzane kontrole zewnętrzne? Bo taki punkt myślę, że w przyszłym roku będzie. Czy jakieś były kontrole w ciągu roku? Zewnętrzne realizacji inwestycji przyjeżdża z Urzędu Marszałkowskiego, przyjeżdża jest dużo komisja, ale prowadzona jest książka kontroli z zewnątrz, także że to też możemy udostępnić. Ale jeszcze chciałbym powoli wyjaśnić, że prowadzone są dwa rejestry skargi wniosków. Jeden rejestr dotyczy urzędu, drugi rejestr dotyczy rady. Bo tak mówi kodeks postępowania administracyjnego, że takie dwa rejestry muszą być w każdej jednostce prowadzone. I w tych rejestrach nie zamykaliśmy żadne. Może dlatego, że tutaj w tym roku dużo czasu poświęcił na przyjmowanie interesantów i kto tam miał jakieś wątpliwości, czy chciałby jakby wyjaśnienia, to bezpośrednio do wójta przychodzić, bo jednak przyjmie interesantów. Nie uchwalać jeszcze, odłożyć. Powstają umówienia na trasę na 2016 rok. Może trzeci. Może zrobimy tak, że... A może trzeci? Punkt trzeci, on na tyle to pójdzie, a przed posiedzeniem, które się tutaj ustalimy, to sprawy różne to muszą. Czy pan wróci, czy pan czekać? Ja tylko pokazuję, włączyłem, jak tam mówiłem wcześniej, ten... tych dokumentacji, myślę, że się wydarzy, powinno by to wszystko się przejawiało w komisji budżetowej, w związku co dłużej się stan aktualny, to co projektujemy, to co zamierzamy projektować i ja tam mając panowie jakieś pytania, szybciutko powiem. Ja nie. Oby nam się uda zrealizować, bo zakres jest duży, a na tyle dokumentacja. I wykonanie roku 2015, 11. Tak, tutaj przyjęto, ona już jest fizycznie działa. Kwestia tam teraz tylko przygotowania dokumentacji odbiorowej, żebyśmy, ale badania mamy zrobione. A to było odbiór, czy to było takie zrobienie całkowite? Już jest jakiś święta wsłuch, tam kwestia jest teraz do przełączania sekwencyjnego i to musimy już sami uruchomić, żeby nie chodziły dwie naraz. Bo nie ma takiej potrzeby, jak jest mały powód, tylko raz jedna zmiana. No, także to już postawiliśmy, teraz jeszcze dokumentację będziemy do starostwa zgłosić. W styczniu myślę, powinna być zaznaczona. Dokumentacji gotowej na drogi to będą tutaj sporo. Gotowej to no, to nie. Tak, dokumentacja gotowa. Dokumentacja gotowa. No, gotowej to się szkolna, ja powinna gotowa, ciszowa. Świerkowa, Kuźnia, Przysieczna, mamy 7. No to tu są te drogi świerkowe i te osiedlowe głównie, nie? Te trzy. No Kuźnia to też mała droga. Przysieczna to taki większy i no Jana Pawła, nie? Ale Przysieczna to będzie w ogóle z Wielkowa? Nie, nie, to jest gmina. Jeszcze gmina. To z podatowej do Krajówki to będzie, nie? Bo do ciągu mamy gotowe, tak? Wolna, Ogoszów. Podociąg Ogoszów. Tak. Dokumentacja wszystko jest. Myślę, że do końca roku ten wyjazd, do końca
No, jak się ktoś tam wydłuży, no to tam w styczniu już skończyły, także. Koncepcja gospodarowania działki to jest ta z agencji, czy to jest ta działka? To jest ta z agencji? Została wstrzymana. Sprawy nasze już musieliśmy już pisaniem pismo, ale dyrektor się już zmienił po zmianie rządu i na razie wszystko od nowa się przegląda temu i zobaczymy, jak będzie tak, czy to temat, czy się... Nowa później obrazowa to są razy. Nowa później obrazowa i ogłoszenie. Ogłoszenie też to było? Co to też? Tutaj, nie? Działa. A oszalnie już rozbieramy. Nie rozbieramy, tak. Staram się o to, żeby kogoś do tego przekonać, żeby to rozebrać. Projekt do zbiórki mamy. Jest jeden wykonawca, który za tym chodzi i zależy na tym dostępie dokumentację do przeglądu. No ja chcę to robić takim gospodarczym sposobem, czyli nie wiem, tam po prostu dorzucić. No to będziemy musieli zapłacić za wizję tych śmieci i tak dalej, za jakąś tam rekultywację, być może za wyłożenie komina też, bo to też nie jest łatwe. A jeszcze tak liczę za materiał. Nie? Jest tam sporo tych tysięcy ton, także być może przy okazji tej... A przedeć gospodarowanie terenu? Co to jest? To, co mamy? No to poprawienie tych chodników, tego wjazdu tam. Wjazdu tam, czy trzeba nie można wjechać, to... Tak, to tam jest problem z własnością ziemi na tym parkingu. Nie, to się... Jeżeli chodzi o wjazd, to nie. Wjazd jest na to. Tam w środku ten parking, jak z mapki wychodzi, to jest od wjazdu po lewej stronie. Tam to jest nie ten parking po lewej stronie i zrobimy parking z tyłu za środki. Czyli odgradzamy się po granicy własności gminy. Odgradza się, będziemy, bo tam to urządzenie zlikwidujemy. Tu z panią prezes banku jestem tak wygadany, że ten teren jest. Największy udział. Że po prostu w tej części budy. W tej części zrobimy jakiś teren zielony, nie? Jakieś tam krzaki czy posadzi. A się ten ja pan wiem, to jest od Kronowej do Głogowskiej, tak? Mhm. Nie wiem, czy tak jesteśmy, a ta parkowa to zrobi tę energetykę? Robi się generalnie teraz to, co mówiłem na ostatniej komisji, tam przez tą cyfryzację mat na terenie gminy Radwańcy tam uzyskali wcześniej pozwolenia na posadowienie od pani tutaj radnej drzewki, że mogą stawiać na nich, a się okazało, że to jest to miejsce nie jest jednak jej, tylko gminne i tak dalej, bo jak robimy digitalizację, to te granice jakby na tych nowych mapach są inne niż na tych starych. Te różnice no, są czasami spore, 2-3 metry nawet, no to jest dużo. Tak, ty na Pugowie żeśmy... Na Pugowie ruch był 8 metrów przesunięty w stosunku do map starych. I ten, no, to już było w ogóle jakieś nieporozumienie, dlatego my przyrobiliśmy nową mapę na ulicę Rolną, żeby nowy projekt na nową mapę musieliśmy nakładać, żeby to Rolną wybudować. Nie? I tak to właśnie wygląda, ale no temat jest w toku. Teoretycznie mogę być do końca 2015, ale to raczej się już nie uda. A jak będziemy paście, świetlicia, czy się jeszcze? Projekt to jest ten projekt, który tam został. 11 studnia, tutaj słów, to jest to nowa studnia wydarza. Zaczęliśmy kadencję, to już jest piąty rok
Szkoda tam pieniążków dodawać się na to, trzeba tylko to co projekt przygotować, postarać się gdzieś jakieś pieniądze, żeby wydawanie pieniędzy takie, niewiele tam się stanie zrobić. A z drugiej strony no, też nie mieli co z tym funduszem, co robiliśmy na ten płat, ale na te robili sobie. Też mam pytanie. Tymi oświetleniami tej alejki, czy się wraca, na terapię jest, czy nie ma? No znaczy gwarancja jest, ale no co z tego, że jest gwarancja, że jak musieliśmy zastawać... Ale nie świecą w ogóle, że to sami pytanie, że nie świecą, ogłaszali tam... Żadne nie świecą? No wtedy żadne nie świeciła. Co drugi dzień nie na świecie, ja mam dwie nie świecą. Słuchajcie, ale jeżeli mam będzie taki problem, ona musi nałapać promienie, prawda? No ale to... Jeżeli słońce idzie tak gdzieś nad parkiem, no to nie na łapie, bo no, na tak to przeszkadza. Na tym jak jest widok, to po to dałem potrzeba tak. Na to jest zimą, a faktycznie do sklepu jeszcze tematy. Z tematów różnych właśnie. Tak, to jest odnośnie. Ja sobie pójdę już na ten. Nie prawda? Dziękuję. Czy to nie można na to zmienić? Tego sprawa, to do postawił co do tego lunchu. Nie wiem, jak tutaj już nic nie zrobić. Ja bym przejść na jakieś te normalne przerobić to. A ten solar jest tylko na słońce czy na jasność? To na słońce. Na słońce. Nie, na słońce. Promienie słońce. Jeżeli tak masz opóźnienie, to ci nie nałapie i nie zaświeci. Nie zaświeci w ogóle. Zajedanie w ogóle. Jak to jest zimno i ciemno. Zimą to siedzieć w domu. Tylko chociaż ja teraz na codziennie i codziennie rano świecę. Dzisiaj jechałem z czasu serpienia wieczorem spadnie, bo tu już świecą. Bo sklepowo wracam do domu na 9. Ja jeszcze codziennie w tu już świecę, mówię, robi świecę. A może wiesz, a teraz nie, bo wczoraj jest codziennie. No to ja też wziąłem, ja wczoraj. Ale dzisiaj nie zwracałeś na pewno. Oczywiście, codziennie. Tak? Ja to już nie chcę tam robić. No, to jest może do tego już jeszcze nie doszedł. Bo jeździ tam, ta żona jeździ do sklepu, ona sprzedaje sklepy. Mówi, bo ja się jechę dalej, to mówi, bo tam dwie ławki są, to wiesz, można siedzieć jakiś pijak. No. I ona się boi pijać i jedzie w koło drogą. I było światło, nie? Jakieś światło, to jedzie. Dobrze, co? Mamy jeszcze tam pana Henryka, że to sprawdza. No, nie, ale... Następna programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Kolejna zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. I to jest ta uchwała, która była taka kontrowersyjna z mieszkańcami Kłębanowic, gdzie faktycznie ona nic nie zmienia, jeżeli chodzi o usytuowanie tych elektrowni wiatrowych, tylko odległości, te, na które czekają między innymi, czy linie zabudowy, między innymi ludzie z Łagoszowa i z Jakubowa. Zmiany statutu gminy biblioteki publicznej to to, co jakby sankcjonujemy, to co już się dokonało, że pół roku musimy poczekać, zmiana tak miejsca z ulicy szkolnej na ulicę Sportową. Finansowanie LZS-u. I tutaj już mamy jasne stanowisko regionalnej izby obrachunkowej, gdzie też załączamy, że musi być to w formie dotacji dla LZS-u. Już region nie przepuści tego
co było taką walką, nazwijmy to walką. Ale oni już teraz byli na spotkaniu. Tak, pójdź zorganizował spotkanie z prezesami, ustalili, że innej formy nie ma, także będzie to na zasadzie rotacji. Ale nie mają żadnych sprzeciwów? Nie, nie mają wyjścia, też raz przeciwnych też nie mają, bo jak już teraz to nie jest to dla nich zaskoczeniem. Zarejestrowali się, zarejestrowana, tak, żeby już tutaj problemu nie być. Kolejna uchwała dotyczy wzorów informacji, deklaracji podatkowych. W związku z tym, że ustawy się, przepisy ustawy się zmieniły, ordynacja podatkowa ustawy o podatkach płatach lokalnych, trzeba nowe druki deklaracji informacji i te druki też Państwo otrzymacie w załącznikach. A te dla nas podatkowe to... To są dla nas. Ludzie dla nas i firmy dla nas składają na tak. Ale my jak my też, jako osoba prywatna? Tak. Takie coś? Tak. Raz się składa, to też raz się składa. Raz się składa, a później jak są jakieś zmiany, czy ktoś coś dokupi, to na takich drukach już musi składać. A to jeszcze nie było, tak? Mhm. Nie, były. Tak? Były, tylko kiedy to się składało? Czyli każdy by musiał teraz włożyć na ordynację? Nie, nie. Tylko ten, który nabywa grunty. Aha, to nabywa. Tak, być może ci, co już są, to nie, tylko co będą nabywać. Tak. Jakiejś nieruchomości, tak, muszą taką deklarację do tego zrobić. Natomiast firmy co roku muszą składać deklaracje na tych rynkach już, które teraz otrzymują. W sprawie ośrodków transportowych i tutaj też ustawa się zmieniła, że dopisali do tych dużych samochodów. Mamy u siebie w ustawie dwie osie i trzy osie, a ustawa teraz dopisała i więcej. Także my też w załącznikach swoich musimy dopisać. Tak, formalność. Dwie osie i więcej i trzy osie i więcej. Podobnie jest z kolejną uchwałą, jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości. Tutaj z kolei ustawa weszła o rewitalizacji i nakłada obowiązek, jeżeli ktoś nie wywiąże się z programu rewitalizacji w przeciągu 4 lat, no to jego nieruchomość będzie obciążona podatkiem 3 zł za 1 metr kwadratowy. Ale to może dopiero wejść 4 lata po tym, jeżeli się nie wywiąże. A najpierw jeszcze trzeba opracować plan, że to i tak nas nie będzie dotyczyć, drodzy Państwo. Ale skoro ustawa nakłada taki obowiązek, my do uchwały musimy to przyjąć. Ale a to kto to ma zrobić, tą rewitalizację? Rewitalizację to od nas będzie zależeć. Czy my w ogóle takowy podatek u nas nie będzie funkcjonował, bo to głównie jest na obszarach miejskich, tam gdzie robią te odnowy tych rynków i tak dalej. A na wsiach, ja nie wiem, która gmina się pokusi, żeby zrobić rewitalizację czegoś. No może takie, jak gdzieś mają jakieś zespoły pałacowe, rynkowe. Kolejna uchwała dotyczy usuwania azbestu. Tutaj jeszcze pracujemy nad załącznikiem, bo ogłosiliśmy, że no skoro teraz w tym roku żeśmy pozyskali trochę grosza, to w przyszłym roku też będziemy się o to starać i żeby ludzie się po prostu zgłaszali, ci co mają azbest. No i kilka wniosków wpłynęło i w tej chwili trwa obróbka działek, ustalenie ze starostwem, żeby już do tego załącznika wpisać te nowe osoby, które nie były ujęte w programie i do tego programu wpiszą. A to uchwała, która zmienia uchwałę, czy zmienia program? Program. Zmiany w programie. Bo program mamy i w tym programie są też wyszczególnione nazwiska. I w tym programie chcemy dodać jeszcze tych nowych, którzy nam się zgłoszą. Zmiany regulaminu. Tak. No, czyli zmiany regulaminu, tak, tak. Kolejna uchwała dotyczy wiek dla radnych. To co już żeśmy na tej komisji było już omawiane. Poprzednie komisje ustaliły, że to i będzie wynagrodzone.
miesięczne na konto i w kwocie kwota dla przewodniczącej 1300, wiceprzewodnicząca 650, przewodniczący komisji 420 i radny 400 zł na miesiąc. Natomiast ostatnia uchwała dotyczy upoważnienia dla kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. To tylko wprowadzamy zmianę nazwiska, ponieważ nasza pani kierownik od 1 stycznia idzie na emeryturę. Wyłoniliśmy nową panią kierownik i jej nazwisko wprowadzamy do tego upoważnienia, do podpisywania decyzji administracyjnych gminy. Niech to mówić. Proszę, to będzie mowa. Pani Ewelina Maluchnia jest w zawodzie. Przedsiębiorstwo wszędzie. Nie, nie.
dlatego się mówi, bo ustawa. Ustawa nie, jak gdyby, nie wskazuje, kto ma się zajmować. Dlatego tam jest ogólnie przedsiębiorstwo, ale... Bo tam było zawsze było. Ja nie Pankowicze, to były przedmów, to jest było przedsiębiorstwo. Nie, też nie, bo to była spółka. Przedmówka była spółka. Przedsiębiorstwo dołączono do kanalizacji, było Łokowica. Łokowica, tak. Tak, to teraz rozgrywamy się. Tak, ale to, tutaj jest tylko nazwa, no ale wiadomo, że... No to jak nazwa, no, ale jak już przedsiębiorstwo, to w ustawie się mówi, przedsiębiorstwo ma przedstawić plan na cały rok i tak dalej, do zatwierdzenia Rady Gminy nawet pisze ustawę. Tak, no teraz my mówimy, tu przedsiębiorstwo, nie, zapad tu na to musi, teraz tak? Nie. Wszystko, co dotyczy przedsiębiorstwa, to odnosi się do zakładu. Tak? Wszystko, co dotyczy przedsiębiorstwa, odnosi się do zakładu. No to jak w ustawie się mówi, o ustawie wody, to mówię, widzimy w kwietniu, że tam pisze, że musi przedstawić roczny, rok do roku. Przedstawić plan, poprawić i tak dalej, zatwierdzono przez Radę Gminy. Oczywiście, że tak. Także tutaj to my zostawiam na kwietnie, bo porozmawiamy sobie o szczegółach o zakładku i całą politykę. Wtedy jeszcze jakieś wnioski, wnioski z tego i zobowiązania, że w terminie do tego jednego ma przedstawić to projektowi i to jest na ręce. Dobra, to jest, no to nie są szczegóły, tak się rzucać zdania, mam jakieś tam pytania, to wszystko pójdzie na kwiecień, rozmawiamy sobie i ewentualnie na sobie robić po prostu. A chcielibyśmy zrobić ocenę dochodów gminy z tytułu podatków osobowych, fizyczno-prawnych i umorzenia podatkowe w styczniu na Rady? Czy nie wiem, czy jeszcze nie będziemy mieli? No nie bardzo. No to wiesz, Fundusze Zdrowotne też będą. Będąca nasza. To znaczy, my będziemy mieli, tylko że to będą dane. Nie szczególne, ale dla nie wszystkich. Nie, że chcecie, że pozwolę sobie w lutym. Tak, zacznijmy od lutego. Od lutego. Od lutego też. Od lutego też. I to będzie w lutym. Ale w styczniu, jak chcecie jakąś kontrolę gdzieś macie dalej, to w styczniu, jak chcecie, to weźcie jakąś sobie kontrolę w styczniu, jakiego zadania. Ale no, kontrola wydatków gminy to też musi rok zabrać, bo to jest cały rok. Tak, to są takie kontrole. Ale w jakąś inwestycję, jak będziecie chcieli, załóżmy gdzieś tam masa zaplanowane, a to weźcie na styczniu. Inwestycje mieliśmy z tego roku, wzięliśmy, a inwestycje były w sumie 4. No to było dużo i sobie troszeczkę tak. Odpuściliśmy inwestycje na plan na 2016. Nie wiem. Tak, już mamy wiedzieć, że to jest. No to dobrze. A jak się skończy cała inwestycja kupiła, to wypowiedź się zrobimy na następny rok. Bo to tak, bo nie ma tych. Bo rozliczenie Lipina będzie to gdzieś do końca marca. Tak. To zrobimy w lutym. Te podatki, bo tam będzie sprawozdanie tylko i chcemy zrobić fundusz sołecki. Ale tutaj dokładnie chcemy to, co w roku zaczęliśmy. Plan podpisany, zatwierdzony i wykonany. Z wszystkimi fakturami i rachunkami. Cały dochód sołecka, analizowałem sam i konkursy i rozliczenia z tych domów. To było, bo ktoś z panu, żeby im później przesłać, nie? Żeby wszystko było tak, jak państwo chcecie. Tak. No bo ja na wydatku, przychodów i wydatków. Tak? No. Przychodów i wydatków. To już Unia wyszło. No dobrze. A Unia przychodów i wydatków może ci dać z tego, co my przekazaliśmy do rozdysponowania danym słowackim, nie? To będzie kwota założona na jakąś 10 tysięcy złotych, które mieli. A z tytułu wynajmu sali mieli 300 zł. No. Czyli tu trzeba by było zapisać. A czyli jak my będziemy o materiały już Tutaj jest fakt przychody. Jakie przychody na dzień? Przychody z gminy, przychody z wynajmu sali, tak. Przychody z konsumpcją i tak dalej. Tak. To będziemy pisać już tutaj przychody. Dobrze. I chcielibyśmy, nie wiem czy nie zdążyłem zadzwonić do biura rynkowej, chcielibyśmy sprawdzić. Były konkursy na kierowników zakładów pracownika samorządowego, tak? W tym roku? Były konkursy. Czy możemy zajrzeć zgodnie z ustawą, co by zostało, czy nie? Czy możemy? Chciałbym te konkursy
ile było, nie wiem, 3-2, chyba 3 było, nie? To byśmy w lutym podpisali, te 2 punkty. Nawet się będzie podatki, konkursy i szaleństwo. Za dużo. Za dużo. Ja te podatki gdzieś dalej wycofam. Te podatki damy na, marzec. Co zostanie szaleństwo i konkursy, gdyby tam takie wyrzucę. No to będzie, ile było co, jak ustaną punkt tego już. No robiliśmy na kierownika GOPS-u, robiliśmy na Jolę, na tą. To jest pracownik samorządowy, tak? Urzędnik się nazywa. Urzędnik. Stanowisko urzędnicze, tak. Albo kierownicze stanowisko urzędnicze. Na kierownika przecież ZUK-u to też? No ja wiem, nie. Trzeba będzie też jeszcze na to. W przyszłym roku pani nie będzie, bo tak. Będzie. W roku coś wyskoczy. W marcu będziemy mieli podatki i biblioteka i WOK. No i dobra. Podatki w kwietniu ZUK. Tak. W maju absolutnie absolutorium. Czy weźmiemy jeszcze, czy nie? Czy absolutorium? No i właśnie. Zaraz, co mamy w kwietniu? W kwietniu mamy... Zakład. A, w kwietniu zakład. A, w marcu? W marcu mamy podatki, dochody i podatki umorzenia, biblioteka i to. Ja bym podatki podrzucił do absolutorium, bo tam absolutorium tutaj nie mam, a tutaj jednak to jest dużo materiału. Biblioteka i rok? No, to by zostawił, a podatki na życie. Absolutorium to też ci zajmie dużo czasu. To zajmie. No. Bo to robienie tego wyczerpało. Te podatki zostały. Biblioteka to tam 290 tysięcy, to jest bardzo trzeba. A GOK? GOK ma 290 tysięcy, a biblioteka ma tam. To zajmuje. Dobrze opiszemy, dobrze tutaj kierowniki i jednostek przygotujemy odpowiednio. Znaczy, kiedy słuchajcie, kierownicy jednostek i tak składają część do wykonania budżetu, składają część opisową, którą równie dobrze można wykorzystać na posiedzeniu komisji. Tą część opisową, którą oni składają wójtowi do rozliczenia, wójt może przedłożyć bardziej. No, bo tam jest opisany każdy. Chciałbym raz dokładnie sprawdzić te wydatki takie. Który dział przykładowy? Jakiś dział, że tam no, są te wydatki takie bezosobowe, czy tam osobowe. Po prostu tak już się dogadali, że czy kontrolujemy bibliotekę, czy coś tam. Jeden dział taki wybrany, chcemy szczegółowo sprawdzić. Zawsze jest wyrywkowo coś zajrzeć. Dlatego tu też masz czas. Na przykład, no. Zużycie energii ciepła przykładowo. No. To w kwietniu ZUK i polityka śmieciowa. Na terenie, bo to tam było dużo, tak wszyscy jakieś sprawy śmieciowe, takie jakie będziemy tutaj porozmawiać. Mają absolutorium, tylko na starcie tylko, nie? Bo teraz by było absolutorium. Ale nie, za absolutorium byście mogli wziąć GOPS też. GOPS, dlatego że to będzie też sprawozdanie z wykonania całości budżetu. GOPS też się wymieni, nie? Może tutaj można by było ten GOPS wziąć. W czerwcu, ponieważ będzie Światowe Wnioski o Zmianę Budżetu, z budżetu za roku 2014 bym ustawił w całości. Tak, za 2015. Co? Tak. Ale to był GOPS. W lipcu, gdy wypadnie, ale na przerwę sobie zrobić. Ja robię 10 tysięcy dużo ma. Kiedy jest ocena półrocza? Zgodnie z ustawą do końca sierpnia. Do końca sierpnia. No, czyli tutaj straszne. Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze możecie sobie wziąć z tym przykład w sierpniu. A straszki nie mieliście? Ale pod koniec. Bo w tym roku przyleciało to, że nic
się na tym odezwał, nie? No. No nikt się nie odezwał, bo kiedyś ustawa nakładała obowiązek podjęcia przez Radę uchwały zatwierdzającej pierwsze półrocze. A teraz nie. Teraz się mówi tylko, że wójt musi przedłożyć Radzie i nic więcej. No tak, no chcemy zrobić ewentualnie przedstawić Radę. To zróbmy.